Jesteśmy tutaj z powodu odbywającego się tam nieopodal spotkania z Jackiem Międlarem. Jego neofaszystowskie poglądy Wrocław miał już okazję usłyszeć na tym rynku kilkukrotnie. Tym razem jednak występują w celu promocji swej książki. Książki, która pełna jest antysemickich teorii spiskowych, nienawiści i homofobii. Książki, której tytuł w jawny sposób nawiązuje do niesławnego dzieła Adolfa Hitlera. To, że została ona w ogóle w Polsce wydana, jest niezwykle niepokojące. Fakt, że promowana jest dziś na rynku, tuż obok Urzędu Miasta, to dla nas ogromny wstyd. Wrocław dla wszystkich, bez nienawiści! 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 Urząd Miasta wyraził zgodę na publiczne wystąpienie antysemity w centrum europejskiego miasta. Hańba! I cieszę się, że jest nas dzisiaj tutaj tyle, bo wyrażamy jasny sprzeciw wobec takich działań. Bo uprzedzeń, dyskryminacji i nienawiści nie rozwiążemy kampaniami marketingowymi, nie rozwiążemy tego też milczeniem. Nie ma zgody na Międlara! Nie ma zgody na Międlara! Martę Lempart z Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. To nie jest tak oczywiście, że jakiekolwiek miasto może zakazać jakiegokolwiek zgromadzenia prewencyjnie, zanim coś złego się wydarzy. To uderzałoby też w nas, oczywiście. A prawo do wolności zgromadzeń jest bardzo ważne. Natomiast każda władza samorządowa, każdy prezydent miasta, każdy urzędnik, który jest obowiązkowo osobą monitorującą zgromadzenie, ma obowiązek je rozwiązać, jeżeli łamane jest na nim prawo, jeżeli nawołuje się na nim do nienawiści, jeżeli nawołuje się na nim do przemocy, jeżeli używa się na nim środków pirotechnicznych i jeżeli prezentowane są na nim zakazane prawem symbole. Do tej pory większość samorządowców w Polsce, także tych opozycyjnych, okazywała się tchórzami. Tchórzliwym miastem był też Wrocław. Do tej pory, mimo nawoływania do nienawiści, mimo przemocy, mimo pirotechniki i mimo prezentacji nazistowskich i faszystowskich symboli, władze miasta nigdy jeszcze nie zdecydowały się na rozwiązanie takiego zgromadzenia. Do mnie niech pan to powtórzy. No proszę powtórzyć to, co pan mówił. Kłamie pani, że ktoś... A pan jest pijany. Nie powinien pan być pijany na zgromadzeniu. Bardzo proszę panów z policji, żeby pana usunęli, bo pan jest pijany. Pan jest po spożyciu alkoholu. Chyba trzeba sprawdzić wszystkich tamtych patriotów. Wolność! Równość! Antyfaszyzm! Wolność! Równość! Antyfaszyzm! Wolność! Równość! Antyfaszyzm! Wolność! Równość! Antyfaszyzm! To nie jest próba zbicia kapitału, ale to jest nasze życie. Widzę ludzi, którzy rozumieją, że święty Kościół katolicki to jest dar, który mamy od Boga. Że to nie jest coś, co może zostać zniszczone przez wyższe instytucje kościelne, które w istocie katolicyzm i Ewangelię mają głęboko w nosie. Widzę lektorów z mojej parafii, uczniów z gimnazjum, obecnie licealistów. Widzę, drodzy Państwo, kibiców Śląska Wrocław, którzy wiem, że ani przez chwilę nie opuścili mnie nawet na krok. I powiedzcie mi, drodzy Państwo, czy to nie są ludzie, którzy mają w sercu zakodowaną lojalność i polskość? Czy to nie są ludzie, którzy zasługują na gromkie brawa? W tym miejscu każdy kibic Śląska Wrocław winien otrzymać gromkie brawa, bo to nie są sprzedajni ludzie, ale to są Polacy z krwi i kości. Ja wam, drodzy kibice, dziękuję. Bo to wy zawsze byliście ze mną, a ja wam przyrzekam, jak tutaj stoję, że zawsze będę z wami.
Zawsze będę stał po waszej stronie, bo wiem, że w waszych sercach tętni polskość, tętni wiara, tętni chęć przywrócenia naszej ojczyzny w ręce Polaków, a nie w ręce polskojęzycznych. I za to wam z tego miejsca, drodzy panowie, drogie panie, serdecznie dziękuję. Niech wszyscy się dowiedzą, kim jest ta kobieta. Czy ona jest uprzywilejowana dlatego, że jest lesbą, że jest aborcjonistką i awanturnicą? Niech wszyscy się dowiedzą, kto kandyduje na prezydenta naszego miasta. Raz sierpę, raz motę, w czerwoną kołotę, raz sierpę. Drodzy państwo, proszę państwa, prosimy służby porządkowe, przede wszystkim policją, policję, żeby usunęła tutaj ludzi, którzy są nam i zakłócają naszą manifestację. Policja, proszę do akcji. Nasze spotkanie. Ci ludzie nie mają do prawa przebywać. Nacjonalizm, to się leczy! Nacjonalizm, to się leczy! To w Palestynie będzie ludobójstwo, będzie przejęcie Polski, będzie judeopolonia. A drodzy państwo, na to nie możemy pozwolić. Polska dla Polaków, Polacy dla Polski. Bóg jest z nami, a zwycięstwo jest tylko i wyłącznie po naszej stronie. Dziękuję, drodzy państwo. Za nami bardzo burzliwa manifestacja na wrocławskim rynku. Z jednej strony tutaj partia Razem, Obywatele RRP, także Komitet Obrony Demokracji, z drugiej środowiska skrajnie prawicowe, uważane wręcz za faszystowskie. Jak pan ocenia przebieg dzisiejszej demonstracji? No przede wszystkim jestem bardzo zawiedziony działaniami policji Urzędu Miasta. Na demonstracji zgłoszonej przez Rybaka i prowadzonej przez Jacka Międlara padały treści wprost nielegalne, nazwijmy to po imieniu neofaszystowskie i nawołujące do przemocy. Padały hasła antysemickie, padały hasła obrażające jedną z uczestniczek naszej demonstracji, Martę Lempart, i były to treści, których naprawdę nie powinno się tolerować na ulicach i nie są zgodne z prawem. Urząd Miejski rozwiązał w jakiejś czasie zgromadzenie, ale policja niestety nie rozwiązała go w czasie i pozwoliła im dalej demonstrować. Dla mnie to jest wielki skandal. Widzę tutaj, że zarówno pan, jak i pozostali uczestnicy zgromadzenia są spisywani przez policję. W jakim celu jesteście państwo, panowie, spisywani? Został postawiony nam zarzut zakłócania przebiegu legalnego zgromadzenia, tego dziejącego się tutaj, zgromadzenia Jacka Międlara. Wzięliśmy po prostu i wzięłyśmy sprawę w swoje ręce, ponieważ policja nie chciała zainterweniować. Zgromadzenie to moim zdaniem nie powinno było być legalne i będziemy, jeżeli trzeba, walczyć także o to w sądzie. A czy państwa zgromadzenie było legalne, było zarejestrowane? Było legalne, było zarejestrowane przeze mnie w środę. Policja nie wyraziła żadnego sprzeciwu, pozwoliła nam demonstrować. Legalnie także rozwiązaliśmy w porę, zanim tłum udał się tutaj. Do naszego zgromadzenia ani policja, ani nikt inny nie ma żadnych zarzutów. Czy planują państwo jako partia Razem wziąć udział w zapowiedzianej przez Jacka Międlara pikiecie na pierwszą połowę września w Warszawie pod ambasadą Izraela? Nie jestem w stanie w tym momencie przewidzieć decyzji partii jako takiej oraz okręgu warszawskiego, ale jestem przekonany, że ja tam będę i że wiele osób należących do naszej partii także tam będzie, ponieważ sprzeciwiamy się neofaszyzmowi gdziekolwiek by nie występował, czy to na rynku wrocławskim, czy to pod ambasadą Izraela w Warszawie. Po prostu nie wyrażamy zgody na takie poglądy. Za nami gorące popołudnie, gorąca manifestacja. Z jednej strony pan i grupa pana zwolenników, nie pomylę się chyba,
dużo, jeśli powiem, że uważanych za skrajną prawicę. Z drugiej strony Obywatele RP, Partia Razem, Komitet Obrony Demokracji, czyli środowiska bardziej lewicowe. Jak pan ocenia przebieg dzisiejszej demonstracji? Ja nie wiem, czy to byli moi zwolennicy, czy to byli po prostu ludzie, którzy nie gardzą prawdą, ale ją kochają i o nią walczą. A po drugiej stronie, czy to byli Polacy? Pamiętajmy o tym, że polskość to jest wybór, a ci ludzie na wszelki możliwy sposób polskością gardzą. A więc możemy mówić jedynie o polskojęzycznych obywatelach. Dlaczego pan uważa, że ci ludzie gardzą polskością? Jeżeli ci ludzie chociażby opowiadają się za sprowadzaniem do Polski uchodźców, więcej dbają o interesy Izraela i opowiadają się za swobodną aborcją, to jak można mówić o ludziach, którzy dbają o polskich obywateli, jeżeli chcą się zgodzić na to, by ci byli eksterminowani, a polska kultura była niszczona? Czy to są ludzie, którzy dbają o polskość, czy to są ludzie, którzy dbają o kulturę, czy są to ludzie, którzy polskość próbują zniszczyć? Z drugiej strony właśnie, ze strony kontrdemonstrantów padały mocne słowa, między innymi oskarżenia o antysemityzm, faszyzm, również pod pana adresem. Jak mógłby pan się odnieść do tych zarzutów? Czy myślę, że średnio myślący, średnio inteligentny człowiek wie, że to są argumenty czy impertynenckie określenia wyssane z palca, doskonale wiemy. Tutaj nam się kłania publicysta wielki George Orwell, który mówił, przyjdą takie czasy, że prawda będzie określana mianem mowy nienawiści, mianem antysemityzmu, mianem faszyzmu i nazizmu. Wiele razy pytam środowiska lewicowe, tych polskojęzycznych obywateli, gdzie w mojej wypowiedzi odnaleźli jakiekolwiek postulaty nazistowskie czy faszystowskie. Nigdy nie otrzymuję od nich odpowiedzi. Po prostu bezczelne chamstwo i wypowiedź. Po prostu jesteś nazistą i już. To jest troszkę na zasadzie takiej, zginęło 6 milionów Żydów i już nie potrzebujemy żadnych dowodów. No ale mimo wszystko, żeby ustalić, ilu ich naprawdę zginęło, jakiekolwiek dowody są potrzebne. Magiczna liczba 6, wiele na ten temat można powiedzieć. Czy w tym kontekście nie obawia się, że tytuł pańskiej książki Moja walka o prawdę może się zbyt jednoznacznie kojarzyć z tytułem Mein Kampf, Moja walka Adolfa Hitlera? Jeżeli ktoś ma obsesję na punkcie szukania mitycznych nazistów, to tak rzeczywiście będzie mu się kojarzyło. Ale ja pytam w tym miejscu, czy ci ludzie, którzy teraz podnoszą krzyk na wieść o książce, która ma inny tytuł niż książka Hitlera, kiedykolwiek protestowali, gdy ukazywał się film Moja walka wojownika KSW Mohameda Khalidowa, albo skandynawskiej publicystki, która napisała książkę w kilku tomach pod tytułem Moja walka. Ja nigdy żadnych protestów nie widziałem, a nie ma żadnych wątpliwości, że jej tytuł rzeczywiście jest przełożeniem tytułu ludobójcy akwarelisty. I oto byliśmy świadkami wydarzenia niczym z preludium do wojny domowej w Hiszpanii. Po jednej stronie środowiska lewicowe powołujące się na hasła wolności i braterstwa, z drugiej strony środowiska konserwatywne, skrajnie prawicowe, wspierane przez księdza, okrzyknięte przez tych pierwszych mianem faszyzujących. Czy będziemy się musieli powoli szykować na sytuację taką jak z 1936 roku? Z tym pytaniem zostawiam państwa do przemyśleń. Z wrocławskiego rynku dla Studia Grafonika Tomasz Osada.